Pierwszy dzień listopada jest w Polsce szczególnym dniem. Wiele osób tego dnia podróżuje nawet na wielkie odległości, aby odwiedzić groby swoich bliskich, pomodlić się. W uroczystość Wszystkich Świętych, jak co roku, z Kościoła Zdrojowego wyruszyła procesja na stary cmentarz Krynicki. Przy kościele świętego Antoniego dołączyli kapłani i wierni z tej parafii, by wspólnie uczestniczyć w modlitewnej procesji za zmarłych. Popatrzcie, bracia i siostry, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Drodzy bracia i siostry, w naszej polskiej tradycji ten dzisiejszy dzień, uroczystość Wszystkich Świętych, związany jest z piękną tradycją nawiedzenia cmentarza. I dzisiaj to czynimy lub będziemy czynić. Ale moi drodzy, każdy krok mądrego, myślącego człowieka po cmentarnej ziemi jest najlepszym kazaniem, jakie można wygłosić współczesnemu człowiekowi. Bo ta cmentarna ziemia przypomina nam o kruchości i przemijaniu życia ludzkiego. Że to życie wcześniej czy później skończy się dla każdego z nas. Bo ta cmentarna ziemia mówi o bólu i cierpieniu związanym z odejściem kogoś bliskiego, kogo kochaliśmy, kto był dla nas ważny. I wreszcie ta cmentarna ziemia mówi o samej tajemnicy śmierci, która dosięga każdego człowieka jednakowo, sprawiedliwie. Trzeba tylko otworzyć serce, aby usłyszeć tą jakże ważną dla każdego z nas naukę. Ale dzisiaj, moi drodzy, nasz wzrok nie zatrzymuje się tylko na ziemi. Nasz wzrok dzisiaj wędruje ku niebiańskiej świątyni, tam, gdzie przebywają przyjaciele Boga, czyli wszyscy święci i błogosławieni. Ci wszyscy, którzy przeszli przez tą ziemię, dobrze czyniąc, to nasi bracia i siostry. I jak napisze święty Jan w Apokalipsie, ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu, wszystkich pokoleń, ludów i języków. Kim byli, moi drodzy, owi święci i błogosławieni, których wspominamy dziś w liturgii Kościoła? Moi drodzy, to ci wszyscy, którzy z pomocą łaski Bożej wznieśli się na wyżyny człowieczeństwa, to znaczy z pomocą Bożej łaski osiągnęli doskonałość życia tu na ziemi, z pomocą łaski Bożej. Nie liczyli na siebie, na własne siły, na własne zdolności i talenty, ale przede wszystkim liczyli się z Panem Bogiem. Ponieście swe głowy na błogosławieństwo, a błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech wstąpi na was i pozostanie na zawsze. Trwajcie w miłości Chrystusa.